Jak Bibi pomógł pociągowi elektrycznemu. To pociąg elektryczny. On pracuje w metrze i na co dzień wozi pasażerów. Pociąg elektryczny jest bardzo silny i może ciągnąć ze sobą kilka wagonów. Pociąg elektryczny ma bardzo odpowiedzialną i trudną pracę. On nie może spóźniać się od wskazanego rozkładu jazdy. Ach, jaka szkoda! Zepsuły się światła. W tunelu jest bardzo ciemno i pociąg elektryczny boi się jechać. Tak wykroczy z grafiku i pasażerowie się spóźnią. Należy pilnie zwrócić się o pomoc. Szybciej dzwońmy do Bibi. Bibi to mechanik nasz, dziś usterce radę da. Maliowanie, zmiana kół, wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna, zrobisz tuning, dodasz gaz. Samochody stoją w rządku i już wszystko jest w porządku. Ho, ciekawe kto to. Dzień dobry, tu warsztat Bibiego. Słucham. Pociąg elektryczny powiedział Bibi telefonicznie, co się z nim stało. Że jego reflektory zgasły. I bardzo boję się jechać przez ciemny tunel. Wydaje mu się, że jest tam pełno duchów i innych przerażających stworzeń. Teraz przez niego pasażerowie się spóźnią. Ajajaj. Bardzo nieprzyjemna historia. Ale ciemności nie trzeba się bać. Przecież duchy nie istnieją. Już wyjeżdżam na pomoc. Tak, musimy się pospieszyć. Bibi ma bardzo mało czasu. Pociąg elektryczny nie może spóźnić się od wskazanego rozkładu jazdy. Musimy się śpieszyć. Zobaczmy. Wszystko jasne. Trzeba wymienić twoje reflektory. Chodź, znajdziemy ci coś odpowiedniego. Bardzo ciekawe. Nie, to nie jest to. Takie lampy świeciły jeszcze za czasów naszych babć i dziadków. Świeczka? Czy jej nie zgasi wiatr w czasie jazdy? Oho, te świece wstawimy w mnie w Halloween. Do pociągu elektrycznego nie pasuje. O, świetnie! To, czego potrzebujemy. Szybko wstawimy ją na miejsce. Sam widzisz, w ciemnym tunelu nikogo nie ma. Nie trzeba bać się ciemności. Z takimi potężnymi reflektorami, nawet w ciemnym tunelu, będzie jasno jak dzień. Przyjaciele, czy nie zapomnieliście, że pociągowi elektrycznemu trzeba jak najszybciej wracać do pracy? Ma rozkład jazdy. Nie można się spóźnić ani na sekundę. Podczas nieprzewidzianego zatrzymania pociągu elektrycznego, zegar, po którym jest sprawdzany rozkład jazdy, stracił rachubę czasu. Teraz nikt nie zna prawidłowego czasu. Nie trzeba się martwić. Ustawimy czas według mojego zegarka. Chodzi poprawnie. Teraz jest dokładnie 12. Pomóżmy Bibi ustawić właściwą godzinę na zegarze. Czy Bibi poradzi sobie z tym zadaniem? Dzieciaki, potrzebuję waszej pomocy. Chodźcie, spróbujemy. Nie, to rzymska cyfra 5, a nam jest potrzebna liczba 12. 3. Być może to jest to, czego nam trzeba? Nie, to litera. Jest ona bardzo podobna do liczby 3, ale nam to nie pasuje. Wow, dobrze. To liczba 12. Teraz zegar pokazuje dokładny czas. Możesz wracać do swojej pracy. Pa, pa. Bibi bardzo pomógł pociągowi elektrycznemu. Teraz on nie boi się ciemności i nigdy więcej się nie spóźnia, bo zna właściwy czas.
i jak przyjaciele pomogli Bibi świętować Nowy Rok. Przed świętami Nowego Roku Bibi miał kłopoty. Przeziębił się. Bibi jest teraz w domu. Odwiedzimy go. A szkoda. Nowy Rok wkrótce nastąpi. A Bibi nie zdążył nawet ubrać choinki. Ale przyjaciele nie zapomnieli o Bibi i postanowili zrobić mu niespodziankę. Ale dzieciaki, bez waszej pomocy tego nie zrobią. Pomożemy im! Bibi to mechanik nasz, dziś usterce radę da. Maliowanie, zmiana kół, wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna, zrobisz tuning, dodasz gaz. Samochody stoją w rządku i już wszystko jest w porządku. W dzień maszyna do przesadzania drzew wyruszyła do lasu i ostrożnie wykopała największą choinkę. Takie maszyny są bardzo pomocne. Mogą kopać drzewa w całości, nie uszkadzając ich korzenia. Aby posadzić wykopaną w lesie choinkę w ziemię, koparka wykopała dziurę. Gdy dziurę było wyryto, maszyna do przesadzania drzew opuściła tam choinkę, a koparka delikatnie zakopała ją ziemią. Gdy choinka była posadzona, dźwig zaczął ją ubierać. Dźwig bardzo się starał, ubierając choinkę, ale zapomniał ozdobić wierzchołek drzewa. Pomożemy mu! To na pewno nie będzie trudne, bo wszystkie dzieci wiedzą, co powinno być na wierzchołku choinki. Petarda? Nie, petarda nie czepia się na świąteczne drzewo. Pudełko z prezentami odwrotnie. Kładziemy pod choinkę. Tak, świąteczna gwiazda powinna być na wierzchołku naszej choinki. Przyjaciele pracowali cały dzień i na dworze zrobiło się całkiem ciemno. Nasza choinka jest ubrana, ale nie ma jeszcze na niej światełek choinkowych. Świąteczne światełka zawieszone, ale będą świecić tylko po tym, jak podłączymy je do właściwego gniazdka. Dzieci, pamiętajcie, włączać lampki do gniazdka można tylko za zgodą osób dorosłych. Ale jakie gniazdka nam wybrać? To jest gniazdo kwadratowe. Potrzebujemy okrągłego. A to trójkątne. To nam na pewno nie pasuje. Bardzo dobrze. Podłączymy nasze światełka do tego gniazdka. Wow! Dzieciaki! Nasza niespodzianka dla Bibi się udała. Teraz u niego na podwórku rośnie prawdziwa choinka. O! To jest prawdziwy cud Nowego Roku. Dziękuję, przyjaciele. Teraz Bibi powita Nowy Rok z ubraną choinką. I na pewno wyzdrowieje. Jak Bibi pomógł maszynie do podlewania. Cześć, dzieciaki! Dzisiaj jest niedziela. Dzień wolny. Na ulicy mamy piękną pogodę. Chcę iść do parku. Nie będę siedział w domu przez cały czas. Chodźmy na spacer! Bibi to mechanik.
mechanik nasz dziś usterce radę da. Malowanie, zmiana kół, wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna, zrobisz tuning, dodasz gaz. Samochody stoją w rządku i już wszystko jest w porządku. Ale nie wszyscy relaksują się w weekend. Maszyna do podlewania miała za zadanie oczyścić zimowe błoto z placu przed parkiem. I przyszła do brzegu rzeki, aby wypełnić beczkę wodą. Beczka pełna! I teraz nadszedł czas jechać do centrum miasta. O! Ale fajnie! Dzieci, zobaczcie! To jest maszyna do podlewania. Ma przed sobą zraszacze. Przez nie woda pod ciśnieniem jest rozplana na asfalt i myje ulicę. Ho, ho! Co się stało? Maszyna do podlewania nie ma wody? To dziwne! Naprawdę dziwnie. W końcu całkiem niedawno samochód wypompował całą beczkę z rzeki. Może samochód złamał pompę wodną? Można to bardzo łatwo sprawdzić. Co się stało? Zobaczmy. Może naprawdę woda się skończyła? Sprawdzimy to. Ho, ho. O! Beczka pełna wody. Dziwne. Dlaczego woda nie płynie z rur? Pompa działa? Mamy wodę? Co myślicie, dzieci? Czy w beczce może być zła woda? Czy zraszacze się zepsuli? O, prawdopodobnie zatkała się pompa. Sprawdzimy to teraz. Hejże, włącz pompę wodną. Nie, pompa pracuje. Wodę też widziałem. Woda jest normalna, czysta z rzeki. Pozostały nam się tylko tryskacze. Tak, sprawdźmy je. Musimy je zdemontować. Mam w samochodzie klucze. Teraz odkręcimy nakrętki i zdemontujemy tryskacze. Oj, nikt już od dawna tego nie robił. Trudno przekręcić. Ale wydaje mi się, że teraz uda nam się usunąć jeden zraszacz. Ojoj. Więc o to chodzi. To są małe karasie, które nie pozwalają na przepływ wody. Czy trafiłyście do rury, gdy samochód czerpał wodę? Biedne. Teraz was uratujemy. Skoczcie do mojego ceberka. Hop. Świetnie. Teraz odkręcamy drugi zraszacz i zabierzemy stamtąd rybki. Wygląda, że nikogo tam nie ma. Możemy z powrotem umieścić zraszacze. Ho. Wszystko gotowe. Teraz sprawdzimy. Włącz pompę wodną. To wszystko. Świetnie. Teraz możesz kontynuować mycie ulicy. A co zrobimy z karasiami? Oj, co mamy z wami zrobić? Możemy je usmażyć na patelni, lub wypuścić do fontanny, lub zanieść do rzeki. Dzieci, co o tym sądzicie? Co zrobimy z karasiami? Myślę, że są zbyt małe, żeby je usmażyć. Szkoda mi ich. Muszą dorosnąć. Dlatego wypuścimy je. Ale nie do fontanny. Wezmę je i wypuszczę do rzeki. Dobra decyzja. Hop! Płyńcie, karasie! I więcej nie trafiajcie do maszyny do podlewania. Do zobaczenia! Oto jak Bibi spędził wolny dzień. Naprawił maszynę do podlewania i uratował karasie. A jak ty spędzasz weekend? Napisz w komentarzach. Cześć, do zobaczenia ponownie. Cześć przyjacielu, czy śledzisz już mój kanał? Jeśli nie, to kliknij przycisk subskrybuj, a staniesz się częścią mojej drużyny. Zrób to szybciutko. Szykujemy dla ciebie kolejne fajne odcinki kreskówki. Daj łapkę
oglądaj dalej i baw się świetnie!